Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Mateczniku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrembusach. Dzięki artystom można przenieść się do innej, magicznej rzeczywistości i podziwiać najnowszą produkcję, bajkę muzyczną pod tytułem Kolory. To roztańczona, rozśpiewana i dowcipna opowieść o dwóch gwiazdach, które pewnego dnia spadają z nieba i lądują w świecie, w którym ich wygląd i zachowanie nie pasują do otoczenia. Mazowsze pracuje teraz zupełnie inaczej, a jak? Zdołaliśmy podpatrzeć ich z kamerą przy pracy. Choć scena pełna emocji i barw, widownia jednak inaczej niż zazwyczaj nie jest wypełniona po brzegi. Dlaczego? Właśnie trwa transmisja wydarzenia online. Przygotowaliście Państwo jako Mazowsze także niespodziankę dla najmłodszych w tym roku. Tak, pomimo tych trudnych czasów zdecydowaliśmy się na premierę, właściwie prapremierę światową, bo tekst pisany specjalnie dla Mazowsza, Kolory, autorką libretta jest pani Grażyna Lutosławska, muzykę skomponował Marek Kuczyński. Mamy nadzieję, że spektakl odbierany znowu przez przekaz internetowy podobał się, a my z utęsknieniem czekamy na moment, kiedy będziemy mogli pokazać ten spektakl widzom na widowni. Wirtualne spotkania z publicznością to dla artystów Mazowsza od zawsze występujących na całym świecie obecnie codzienność. Za pośrednictwem internetu podziwiać można wyjątkową inscenizację Betlejem Polskie, opartą na dramacie Lucjana Rydla. Nawiązując do najwspanialszych kart historii Polski, został stworzony nie tylko barwny, patriotyczny fresk narodowych losów, lecz przede wszystkim rozśpiewane i roztańczone widowisko pełne humoru i ognistego tańca, z chórami aniołów, świętą rodziną, pełne najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Twórcy spektaklu, zachowując równowagę między akcentami sakralnymi i uniwersalnymi, prowadząc swą inscenizację, tak jak każe tradycja teatralna, nieco poza scenariusz, pragną nawiązać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości w 2018 roku oraz Powstania Warszawskiego 1944 roku. Betlejem Polskie to nietypowe, wyjątkowe jasełka. Tak, to spektakl w polskim teatrze, który funkcjonuje ponad 100 lat. Tekst napisany w 1905 roku, ale niesie z sobą treści uniwersalne, bardzo aktualne, a jeżeli do tego dodamy jeszcze rozśpiewane, roztańczone Mazowsze, obsada, która jest obsadą wielopokoleniową, od dzieci w wieku 5 lat do aktorów ponad 70-letnich, jest to spektakl wyjątkowy. Bardzo chętnie do niego wracamy. Jak to wygląda w tym roku, jeśli chodzi o pokazywanie tego, co Państwo przygotowaliście? Oczywiście nie możemy grać bezpośrednio dla publiczności. Gramy poprzez przekaz internetowy. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo na bieżąco odbieramy wrażenia, komentarze. I to rzeczywiście, jeżeli jest otwarty streaming tak zwany, to gramy dla całego świata, więc ten spektakl był odbierany i w Stanach Zjednoczonych, i w Australii, jednocześnie w Europie oczywiście, i w Polsce wśród naszych rodaków. Także czujemy ich obecność, natomiast brakuje nam tego bliskiego kontaktu. Ale Mazowsze dzięki temu po raz kolejny udowadnia, że jest łącznikiem między przeszłością a obecnymi czasami. Tak, bo Betlejem Polskie Rydla to jest tradycja, to jest polska wrażliwość związana ze świętami Bożego Narodzenia. No, nikt tak nie śpiewa kolęd i pastorałek właśnie jak Mazowsze. Rydlowskie Betlejem dzieje się jednocześnie w trzech planach czasowych. W polskiej współczesności, w naszej rodzimej historii i w czasach biblijnych. Jest wpisane w polski krajobraz i rzeczywistość historyczną. Ożywia przeszłość. Jezus rodzi się tu wśród polskiej zimy, a Betlejem leży w Polsce. Może gdzieś w Małopolsce, a może na Kaszubach. Biblijny Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski i rusyfikatorem. Betlejemscy trzej królowie to nasi władcy. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Ten dramat Rydla został okraszony wspaniałymi tańcami i myślę, że jest bardzo dynamiczny, kolorowy,
dzieje się w trzech różnych przestrzeniach. Scena pasterska, scena Herodowa, no i żółbek, adoracja żółbka. Ile osób przygotowuje wspólnie to przedsięwzięcie? No, biorąc pod uwagę wszystkie zespoły, czyli orkiestry, chór, balet, solistów i aktorów, którzy wywodzą się właśnie z zespołu Mazowsze, no to jest około 130 wykonawców, także sporo. Czy aktorzy się zmieniają od 2018 roku? Zmienili się? Nie, zmienia się obsada dziecięca, bo nam za szybko rosną dzieciaczki. Natomiast pozostałe postaci jak gdyby są grane przez tych samych odtwórców. Nie bez powodu Mazowsze nazywane jest ambasadorem polskiej kultury. To największy zespół artystyczny na świecie, który przemierzył już blisko 2,5 miliona kilometrów, dając niemal 7 tysięcy koncertów w 50 krajach na 6 kontynentach dla 23 milionów widzów. Podczas każdego spektaklu prezentują około 20 tańców z różnych regionów Polski i przebierają się od 7 do 10 razy. W sumie zabierają na jeden koncert około 1000 kostiumów. Liczba nagród i odznaczeń polskich oraz zagranicznych dawno przekroczyła 50. Zespół pracuje teraz tylko w Polsce, a jeszcze dokładnie rok temu artyści występowali w Islandii. Opowiedzmy jeszcze o wyjazdach Mazowsza, wylotach właściwie. Jak to wygląda? Bo wiem, że czasami zespół, właściwie wszyscy od Państwa z ekipy muszą latać kilkoma samolotami, osobno sprzęt, osobno stroje. Jak to wygląda? Jest to dosyć duża logistyka, bo są takie kierunki. No i żeby nie szukać daleko, opowiem akurat o wyjeździe, który odbył się rok temu. Dokładnie o tej porze byliśmy w Islandii. I ta logistyka... No była skomplikowana, to był też okres taki świąteczny, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc zespół artystyczny, bo poleciało nas tam trochę więcej niż 100 osób, chyba 120, o ile się nie mylę, bo oprócz chóru i orkiestry w pełnym składzie też grupa techniczna, no kierownictwo zespołu, więc tych osób się trochę nazbierało. No nie mogliśmy kupić niestety bilety na jeden samolot, bo samoloty są zwykle przeładowane o tej porze roku, więc lecieliśmy tam korzystając z trzech różnych połączeń lotniczych, z przesiadkami oczywiście, każda grupa przesiadała się w różnych miejscach, część w Londynie, część w Oslo, część bodajże w Kopenhadze, stamtąd lecieliśmy do Islandii, nasz bagaż artystyczny wyjechał wcześniej, nasze kostiumy, część instrumentów, było specjalne cargo wysłane z Amsterdamu. Też spóźniło nam się o jeden dzień, no bo loty techniczne takie na Islandii odbywają się tylko dwa razy bodajże w tygodniu. Akurat nie wstrzeliliśmy się w ten pierwszy termin, czekaliśmy na drugi, ale z obawą, czy to doleci w ogóle. No ale udało nam się wszystko tak, że zapięliśmy to na ostatni guzik przysłowiowy. Czy repertuar został tak dobrany, żeby akurat artyści mogli nosić te stroje, a nie inne? Bo słyszałam, że niektóre stroje są tak ciężkie, że rezygnowano z niektórych utworów, bo po prostu te paczki, te skrzynie byłyby za ciężkie. No tak, to zdarza się w przypadku szczególnie wyjazdów całego zespołu, kiedy jest z nami jeszcze balet, kiedy prezentujemy pełny nasz koncert, czyli Kalejdoskop Barw Polski, bo wtedy prezentujemy około 20 regionów w czasie jednego koncertu. No i tych kostiumów mamy tak trochę powyżej 1000. A w przypadku lotów za granicę i w przypadku cargo, no każdy kilogram jest na wagę złota, bym powiedział, bo jest bardzo cenny. I wtedy są zawsze dyskusje, tak? Które kostiumy zabieramy, czy te, które są ładniejsze, czy te, które są lżejsze. Ale zwykle wygrywają te jednak ładniejsze. No w przypadku Islandii no nie było mowy o tym, żeby poleciał jakiś inny kostium, dlatego że kostiumem reprezentacyjnym dla Mazowsza jest kostium łowicki, który pomimo tego, że waży 14 kg, damski kostium, no jest przepiękny. Także no, nie zastanawialiśmy się nad tym i oczywiście w tych kostiumach wystąpiliśmy. Zespół współtworzył na ekranie film nominowany do Oscara, Zimną wojnę w reżyserii Piotra Pawlikowskiego. Dla artystów była to niesamowita przygoda. Byłem partnerem Jasi Kulik, męczyliśmy razem i na próbach, kiedy Jasia już nie dawała rady, to ja mówiłem: Asia, nie bądź taka skapciała, zaczynamy od początku. I ta skapciała tak do niej przygnęło i wtedy się pobudzała i zaczynała tańczyć. Niesamowite wrażenie zobaczyć siebie na dużym ekranie, tak? W całkiem innej roli, bo całe życie tańczę, a
to jednak gdzieś jakieś wyzwanie aktorskie. To jakbyśmy na premierze, tak cały film siedziałem i bez mrugnięcia okiem. Naprawdę niesamowite wrażenie. Zobaczyć się w innej roli, ucharakteryzowanego na lata 50. Mazowsze z pewnością odgrywa ogromną rolę w ocalaniu zanikającego dziedzictwa. Wnosi do kultury europejskiej pierwiastek narodowej odrębności. W dobie pandemii udowadnia także, że choć nawiązuje do przeszłości, doskonale odnajduje się we współczesnym świecie.